Cześć, witam Was serdecznie. Jadę teraz dzisiaj na poładunek na lotnisko. Jadę w nowe miejsce. Tam jeszcze nie byliśmy. Ładuję się jedną paletką i zapylam z tym do Kearney, Nebraska. Od tego miejsca mówi się, że dalej już jest dzikina. Trasa moja to jest 600 mil, 640 mil, ładnie. Mam to zawieźć dzisiaj, najlepiej jak najszybciej. Pasuje mi to niemiłosiernie, bo jest godzina 11, więc będę tam koło 22. Tak, no jakoś tak. Tam pracują całą dobę. Rozładuję się tam. Nie, trochę wrócę od razu w kierunku już na Chicago. Ostatnia podróż z Denver, to tak mi się dało bez znaki, że się w głowie nie mieści. Ugrzęzłem pod Denver. W górach zaczął padać śnieg. W nocy musiałem zakładać łańcuchy, żeby to przeskoczyć. No ale było tak ciemno i tak zimno i padał śnieg, że sorry, no nie miałem jak tego nagrać. Także niezłe przeboje były. Tam się załadowałem, wróciłem, po drodze zrzuciłem ładunek. Następnego dnia, no i dzisiaj wyjeżdżam dalej. Sprawdzałem, to miało nie padać, także go wie, no ta Iowa to jest naprawdę nieprzewidywalna, bo Nebraska to niedaleko. Troszeczkę za Lincoln. To 640 mil, to jest 1000 km, jak na wasze warunki. To też nie jest mało. Załadunek pan tutaj właśnie w tym pierwszym budynku, w tym białym. Maestro, Emiraty, pierwsze te, a my lecimy od tutaj do Swissport. A tutaj w te miejsce załadunek jest z tej strony, także inne stany sobie od razu na rampę. Nie będę się pierdzielił. Samochodów widzę, że jest mało. Może być w miarę szybko. Kurde, nie naprawiłem tego hamulca. Dobra, idę się szczekować i dam znać. Więc słuchajcie, Pan Bóg, czyli kurwa jebany stary ochroniarz, dziad pierdolony wywalił mnie z drzwi. Musiałem stanąć przy krawężniku i się szczekować. No i teraz wracam z powrotem, kurde, na ten, pod drzwi. Chore, naprawdę, to są bogowie, kurde, te ochroniarze. Oni myślą, że
są bogami, no to jest masakra, dziadostwo pieprzone. I czym się zmieniło, czym się różni to, co ja robię teraz, od tego, co robiłem parę minut temu? Niczym, ale musiałem z drzwi opuścić, macie pojęcie? Chore, chore. Poczekamy, aż Gostek przywiezie mi paletkę. Paleta jest normalnych wymiarów, czyli 48 na 48 na 48. Pokazuje nawet 9,17 godzin, 642 mile. Dobra, więc pan przyszedł już do mnie. Kurde, muszę coś zrobić z tym stojakiem. No więc wyjeżdżamy. Jestem załadowany. I lecę do Nebraski. Zawiozę im paczki, to jakieś samochody wyprodukują. Transmisje złożą więcej transmisji. Pogoda, widzicie, no jest 11.45, a pogoda jest strasznie do bani. No cóż, trzeba to przejechać, trzeba to zrobić. Także lecę dalej, teraz muszę zadzwonić wszędzie, muszę pochwalić się dla żony, że niestety, ale będzie miała dzisiaj zimne nóżki. Bo stary wyjeżdża. To nawet, kurde, wiecie, że tutaj omegami pływają? Tutaj starymi łódkami typu właśnie omega, jak w Polsce się pływało w moich stronach na Dojlidach albo jechało się na Mazury. No widzicie, tam daleko, daleko jeszcze stoją łódki zaparkowane na tym. Żaglówki, nie łódki, na bay. Jest to osiedle Mobile Home.
gdzie domy są do 100 tysięcy, to traktowane chyba są jak przyczepy kempingowe. Bardzo dużo ludzi tutaj mieszka. Z rana zwłaszcza widać, jak dzieciaki są do szkoły odwożone czy przywożone. Autobus na autobusie stoi. A tu pan oficer, który kontrolował całe zamieszanie. Mowa o znowu na 88 i 88 do 80 i 80 aż do karnej Nebraska. Tam idziemy, zrzucamy ładunek i lecimy w kierunku z powrotem. No chyba, że coś znajdę jeszcze na jutro. Będzie inna gardka, ale no to jest właśnie obok, tutaj gdzie jest ta sajna, obok widzicie, jest serwis Volvo. Tu się przyjeżdżało po części, się przyjeżdża po części. Stoi tego do sprzedania w tej chwili, jak nikt nie chce ich kupować po 200 tysięcy. Dobra Kazimierz, no leć, 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 kurde. To jest właśnie wszystko bardzo blisko mego domu. Lubię tutaj mieszkać, gdzie mieszkam, bo mam wjazd na 4 górne highwaye w okolicy, bardzo blisko. I oprócz tego, no właśnie jest całe to zagłębie Elgro Village, Bensonville, gdzie najczęściej się ładuje. No i lotnisko. Właśnie ten nowy budynek to jest miejsce po moim parkingu, gdzie stałem i trzymałem ciężarówkę. Highway 90. No i lecimy w kierunku na Rakę. A tak sobie myślę, porozmawiam z wami. No więc jadę już trochę. Jest cholernie wiecznie. Zajebisty wiatr. Źle się strasznie jedzie. Paliwo ze zbiornika schodzi w bardzo szybkim tempie. Słuchajcie, przejechałem 100 mil na zbiorniku mniej niż powinienem normalnie przejechać. Powinienem na dwóch tankowaniach zrobić tą odległość śmiało, jeszcze powinno mi zostać. A tu się okazuje, że będę musiał jeszcze raz tankować, żeby tam w ogóle dojechać. Także nieciekawie na dzień dzisiejszy. Dodatkowe tankowanie. O, słyszycie, jak coś piszczy, jak wiatr duje? No nie sprawdzałem siły wiatru w domu. Mam na internecie taką mapkę, że pokazuje siły wiatru. Tego nie sprawdzałem, ale i tak bym pojechał to bez tego. I tak bym pojechał, i tak bym pojechał, także nic by mi to za bardzo nie dało. Ile tam mam jeszcze? Mam jeszcze 5 godzin jazdy, ja cię kręcę. Ciężko się jedzie w taki wiatr, żeby nabrać prędkości.
takie 80-75 mil na godzinę, do obroty skaczył 3,5 tysiąca, pod 4 tysiące, a jak odpuszczę, to zaraz momentalnie staje. Nosi mną jak... Także mam, muszę dołożyć do interesu, bo pójdzie mi więcej paliwa. I co ja teraz z tym zrobię? Jadąc w tamtą stronę patrzę ładunki, ale no nie ma nic takiego. W ogóle tam weźmy chyba tylko 3 ładunki i nic poza tym. Koleżanki i koledzy, właśnie zostało mi 3,5 mili na rozładunek, jest 9.30, tak jak myślałem, piję oczywiście, tak jak myślałem, będę na miejscu, powinienem to zrzucić. Zrzucić to i wypalać to z powrotem do domu, gdzieś może do Iowa dojadę, może przejadę, 10, 11, 12, 1, 2, no gdzieś tak do 3, żeby jechać, 2, 3. Kimnąć się i z rana polecieć. Trzeba zapalać do domu i tyle. Będzie tej zabawy. Idziemy tutaj, muszę podjechać pod bramę. Tu się dzwoni. Także będę musiał zadzwonić. Powiedzieć dla pani, że jestem, albo dla pana. Zawsze tak było. Więc rozładowałem, wolny, wyjeżdżam, teraz muszę tylko zrobić zdjęcie. Dobra, mamy już zdjęcie,
Teraz je trzeba przyciąć troszeczkę, żeby nie wszystko było widoczne. I parę stówek zarobione. Oczywiście kropla w morzu potrzeb, ale lepsze to niż nic. US-10 i wpadamy na highway. Tu lepiej uważać, bo zobaczcie, ile odbojników nastawiane. Widocznie musiał ktoś mi tutaj zaliczyć już, nie? Parę rzędów, kurde. Taka to moja praca, no i z powrotem do domu. Widzicie, no jest ciemno, nie ma nic, nie ma nic. Także odezwę się, jak będzie coś ciekawego. Ewentualnie już jak będzie jutro widno. Nara i w razie czego dobrej nocy.